Zapraszamy do wysłuchania podatkowego podsumowania tygodnia przygotowanego przez KPMG w Polsce. Podsumowanie to cykliczna publikacja, której zadaniem jest informowanie o zmianach w przepisach oraz zagadnieniach podatkowych mających istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Dzień dobry Państwu, jest 14 czerwca 2014 roku. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podatkowego podsumowania tygodnia. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń są zgodne z Konstytucją, uznał w ubiegłym tygodniu Trybunał Konstytucyjny w odpowiedzi na skargę Konfederacji Lewiatan. Sędziowie Trybunału wskazali jednakże, jak z ustanowionych przepisów należy korzystać i jak je interpretować. W dzisiejszym odcinku Mateusz Wąsik, ekspert podatkowy w zespole do spraw PIT w KPMG w Polsce, przybliży Państwu tematykę opodatkowania benefitów zapewnianych pracownikom przez pracodawców. Co dla pracowników i pracodawców oznacza wyrok Trybunału Konstytucyjnego? Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ma charakter interpretacyjny i może po 16 latach wielkiej niewiadomej w sprawach opodatkowywania dodatkowych świadczeń dla pracowników uporządkować linię orzeczniczą sądów administracyjnych i utrwalić praktykę organów podatkowych. Przedmiotem wyroku były zaskarżone przez pracodawców przepisy artykułu 11 i 12 ustawy PIT, a konkretnie zakres, w jakim przewidują one opodatkowanie świadczeń, które standardowo pracodawcy gwarantują swoim pracownikom. To właśnie kwestia opodatkowania udziału w imprezach integracyjnych, możliwości finansowania dojazdu do pracy, abonamentów medycznych i wykup polis OC budziły wątpliwości pracodawców w kontekście doliczania do przychodu wyżej wymienionych świadczeń i ich opodatkowywania. Kontrowersyjne przepisy zostają, lecz wyrok będzie stanowił wskazówkę dla organów podatkowych w przypadku ewentualnych kontroli. Czy zatem od dodatkowych świadczeń pracowniczych należy odprowadzać podatek? Trybunał Konstytucyjny wprowadza generalną zasadę, aby świadczenie podlegało opodatkowaniu, musi stanowić dla pracownika realny dochód w postaci albo przysporzenia majątkowego, albo zaoszczędzenia wydatków. Co istotne, kwestia uzyskania dochodu przez pracownika zależy od odpowiedzi na pytanie, czy pracownik skorzystał w pełni dobrowolnie ze świadczenia oferowanego przez pracodawcę i czy leży to w jego interesie. Innymi słowy, gdyby świadczenie nie było zapewnione przez pracodawcę, pracownik musiałby samodzielnie ponieść nakłady finansowe. W konsekwencji dowóz z miejsca zamieszkania czy dodatkowe ubezpieczenie medyczne lub OC mogą być opodatkowane. Dlaczego? Bo wydatek pracodawcy oznacza oszczędność dla pracownika. Pracownik nie musi płacić za bilety okresowe ani wykupować polisy. Inaczej przedstawia się kwestia imprez integracyjnych. Uzasadniając wyrok, sędzia Małgorzata Pyziak-Szafnicka podkreśliła, że po stronie pracownika nie pojawi się żadna korzyść, nawet w postaci zaoszczędzenia wydatków. Nie sposób zakładać, że gdyby wyjazd integracyjny nie był organizowany, pracownik z własnej inicjatywy wziąłby udział w podobnym wydarzeniu. Trybunał uznał również za niedopuszczalne takie interpretowanie przepisów ustawy PIT, które pozwala na opodatkowywanie świadczeń, które nie są zindywidualizowane i skonkretyzowane. Tym samym przychylił się do jednej z funkcjonujących w ostatnich latach liberalnej linii orzeczniczej NSA. Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego zakończy ciągnący się od lat spór podatników z fiskusem? Wykładnia przepisów ustawy dokonana przez Trybunał pozwala mieć nadzieję na to, że nie powtórzą się już profiskalne wyroki sądów administracyjnych, z których wynikało, że na przykład przychodem jest sama możliwość uczestnictwa w imprezach integracyjnych lub nie mające podstaw prawnych metody szacowania przychodu z tytułu uczestnictwa w takiej imprezie. Być może dzięki wykładni Trybunału wszystkie składy NSA zaczną mówić jednym głosem w sprawie opodatkowywania świadczeń niepieniężnych. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego podatkowego podsumowania tygodnia. Wszystkie podcasty z cyklu dostępne są na stronie kpmg.pl.